Porażka. Tu jest już koniec kobylicy. Ona ma 115 cm długości. Siądę teraz na samym końcu. Praktycznie no, siadam na kancie. Już zjeżdżam z niej. I teraz się wyłożę do tyłu. Chcę pokazać, jak to jest wyważone. I mogę sobie chwycić brzuszki. Naprawdę nie spodziewałem się, że to aż tak będzie, będzie funkcjonalne. No to odchylenie nóg powoduje, że mogę sobie tutaj na tym ćwiczyć. Aha, to może się pokażę. O, widać mnie? Widać. To muszę odsunąć. I co? I no już nie będę nagrywał, jak robię ten mechanizm dociskowy, albo tutaj już będzie w sumie, o tu już, no jeszcze nie wiem, czy znaczy stopa będzie dębowa, docisk jesionowy, a te ramiona właśnie dąb albo jesion. I no i udało się, że skończyłem kobylicę. Postaram się szybko mówić, bo za chwilę akumulator mi padnie, a chcę to nagrać. To jest to, co trzyma. Rozwiązałem to w ten sposób, jak widać. To zmienię w pewnym momencie, bo już widzę, że będzie mnie to irytowało. Tak, tu jest 5 otworów, przez które przechodzi kołek. W tym uchwycie kołek jest osadzony i złapany kołkiem na wylot. To jest bez kleju, ale trzyma się solidnie. No i blokujemy, oczywiście naciskając tutaj ten pedał, no tak to się nazywa, i blokujemy. A po co te otwory? Ponieważ to się ściąga. A za chwilę też powiem, dlaczego to się ściąga, dlaczego tak zrobiłem. Więc tak, dobra, to jest to. Tutaj jest ruchom zawias taki, też na kołku, kołkiem zblokowany, ach te kołki, i to się podnosi, o jeszcze wyżej, o do takiej wysokości, no wiadomo, to nie jest aż tak potrzebne, ale o, no i mogę całkowicie położyć, żeby to utrzymać w podniesieniu, a to myślałem, nie będę nic kombinował, po prostu klocek, znaczy na razie taki, a później coś innego dam. Tak, jak docisnę, nie mam mowy, żeby tutaj coś się ruszało. I no, i działa to. Tak. Zaraz. Ośmikuję się w ten sposób. No, najlepiej dwoma nogami złapać. Wydaje mi się, że o, już z tyłu właśnie muszę zrobić jakąś blokadę, żeby mi
dupa nie odjeżdżała. To cały moment polega na tym, że te bolce powinny być złapane po bokach i siła powinna się rozkładać w tym punkcie na ich wyłamaniu. A tutaj, że jest w taki sposób, to ta siła idzie na wygięcie tego bolca i no nie trzyma to do końca tak jak powinno. Ja to rozpracuję, po prostu wymierzę sobie wysokości, na których otworach jak wysoko chcę mieć i dam bolce i będę po prostu wkładał, blokował i będzie mi łamało na bolcach, a nie tak jak jest. A dlaczego tak zrobiłem? Teraz ten myk. No i teraz to widać, to jest. Tu jeszcze pokażę zbliżenie na zawias. On jest tutaj kołkami i klejem złapany do tego. A tutaj jest ten chwyt. Idzie w dół, dół, dół. Jest stopa, a tu są kołki. O, tutaj widać idealnie, o co mi chodzi. A tu muszę teraz tego kołka. Jeden. Drugi. I rozmontowałem stopę. Znaczy się na chwyt. O. Ja się 6 minut mam, akumulator mi pada. Dobra, to jest rozmontowana stopa. To są te kołki. I tutaj po prostu blokują od spodu. I teraz po co jest ta ściągana stopa? Wybaczcie, że tak wszystko szybko, ale chcę pokazać. Dobra, widać. Ła. Po to, że gdy już ośnikiem mniej więcej wyprowadzimy sobie gałąź, czy co tam kto chce, kładziemy wtedy to akurat mam kawałek deski. Tutaj, a tutaj jest ząb w tym. Tak. Aha! Fajne, co, nie? Oj. I kolejny myk. Bolce wystają po około 2 centy po bokach. Kładziemy w pion listewkę. Co mi tutaj? Fazujemy sobie kanty. Rewelacja, co nie? Jestem zadowolony z tej kobylicy. I tak, użyłem tutaj drewno dębowe i buczynę. No i jesion na ten chwyt. I tak jak mówię, no będę musiał tutaj po prostu kołki ponabijać na wysokości jaka mi pasuje. Wtedy będę miał ten docisk solidny, on teraz też jest dobry, tylko nie mam tego wsparcia z tyłu, że zblokuje mi plecy. To jest coś jak na tym, o, jak mają pływacy do ćwiczeń, ten, co się siedzi na takim foteliku, on jeździ. No to właśnie, tutaj też tyłek chce jeździć, a nie powinien, bo nie ma tej blokady wtedy nogą. No i ale to zrobię, cały zaolejuję albo za czymś zamaluję, nie wiem jeszcze. Ale skrzypi. No i dobra. I no myślę, że film był ciekawy. I co? I no i za niedługo pewnie pojawią się jakieś realizacje związane z pracą na kobylicy. I to chyba tyle. Aha, na mojej stronie internetowej pojawią się zdjęcia, bo tam już na forum Dom i Drewno wrzuciłem, na Facebooka też, ale jeszcze na stronę wrzucę zdjęcia, bo tam pierwszy etap budowy kobylicy, czy siedziska, robiłem zdjęcia, to nagrałem, a co? Aha, i
Całe zdjęcia, jak to wygląda, będą na stronie. Tak więc zapraszam na moją stronę. No i co? I do zobaczenia za niedługo. Mhm. No, tyle. Ile mi zostało? 2 minuty. Dobra. To co? Znaczy, za chwilę się to urwie pewnie, ale co by zrobić? 2 minuty?